Kolejny pip. Aha, ja nim steruję. Patrzcie, konie Rauza. Nie no, coś pięknego. Tak jest, moi drodzy, w końcu nadszedł przez wielu wyczekiwany dzień i dzisiaj do gry została dodana nowa zadymiara, która nazywa się Nani. Więc w dzisiejszym odcinku zapolujemy sobie na nową zadymiarę, otwierając skrzynki z karnetu zadymiarskiego, które specjalnie zostawiłem właśnie na tą okazję. Od razu na wstępie chciałem powiedzieć tylko, że jeżeli pod tym filmem zostawicie 20 tysięcy łapek, to nagrywam odcinek, gdzie troluję graczy, używając właśnie Nani. No i przy okazji sobie ją też wymaksujemy. Chciałem wam tylko jeszcze przypomnieć, że założyłem niedawno TikToka. Jeżeli interesujecie się TikTokiem, no to was zapraszam. Link do moich social mediów znajdziecie oczywiście w opisie. Jak widzicie, Nani już jest do odblokowania. Aby odblokować, otwieraj skrzynki zadymiarskie. No dobra. Sprawdźmy sobie teraz, co mamy tutaj w sklepie. Wiatr we włosach do Gale'a. Okej, za 2000 golda, ale nie będziemy na razie kupowali tego Star Powera, bo prawdopodobnie wyleci nam on ze skrzynek. Okej, mamy karnet zadymiarski. Specjalnie zostawiłem sobie te skrzyneczki, żeby właśnie upolować nowego zadymiarza. Otwieramy kolejny big box. Na razie gold. Gemy. Kolejna skrzyneczka. No nic, niestety. Kolejny big box. Kolejna skrzyneczka. Kurczę, dawaj. No jestem mega ciekawy, z jakiej skrzynki wypadnie. Aha, punktów mocy już nie potrzebuję, więc mogę odebrać skrzynkę za to. Dobra. Wy obstawiajcie w komentarzach, czy uda mi się odblokować. Wow, mam trochę tych skrzynek. Czy uda mi się odblokować ze skrzynek karetu zadymiarskiego, czy będę musiał otworzyć skrzynki pozostałe, które znajdują się w prawym górnym rogu. Ojeju, jeju. Co ja widzę? Nani pojawiła się w sklepie, tak? Za 209 gemów. No niestety nie. Niestety nie będziemy tracili gemów, przepraszam. Otwieramy mega boxa, pozostałe bonusy. No, niestety tylko gold. Kolejna skrzynka. Też nic. Boom. Też nic. Coś mi się wydaje, że będę musiał chyba otworzyć pozostałe skrzynki. Dobra. Kolejna skrzynka, też nic. Kolejny mega boxik, który to już drugi chyba albo trzeci. Nic, duża skrzynka. Nic. 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 Ojeju. Daj. Dajcie gej. Nani. A jak Gale'a chciałem powiedzieć. Dajcie Nani. Kolejny mega box. Klejnoty. Też nic. Chociaż ten Star Power. Jest! Star Power! Gwiezdna moc. No i super. Wiatr we włosach. Gale daje przyspieszenie swoim sojusznikom, którzy znajdują się na drodze jego super ataku. No fajnie, fajnie. Ciekawy Star Power. Z pewnością też sobie go przetestujemy, ale raczej nie dzisiaj, tylko w jakimś tam odcineczku. Otwieramy. Kolejna skrzynka, no niestety nic. Kolejny mega box. No niestety nic. Dawaj, wyskakuj ze skrzynki, wariacie. Ja już się nie mogę doczekać. 500 golda. No nie no, chyba. Chyba nie będzie. Chyba nie będzie. Pozostałe bonusy. Nic. 500 punktów. Jezus, 500 punktów. Nie odbieram tych 500 punktów. Moi drodzy, nie ma sensu odbierać 500 punktów, ponieważ zapakujemy te 500 punktów do Nani. Otwieramy tutaj big boxy. W prawym górnym rogu teraz. Nic. 9 big boxów. Nic. 8. No dawaj. Dawaj. Nie denerwuj Farela. Też nie. No proszę was, no nie bądźcie tacy, no. No nie no! Ta gra mnie nie lubi, zdecydowanie. Ja wszystko już mam, no więc prawdopodobieństwo na wydropienie zadymiarza powinno być duże, no. Dawaj. Kolejna skrzynka. Też nic. Przyspieszmy ten opening. Nic. 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 To jest najszybszy opening na moim kanale chyba, nie? Spamujemy te skrzynki. Do zera lecimy z nimi. Ostro, do zera. Będzie dużo hajsu za to. Kiedy wypadniesz, dawaj. Jak otworzę te 100 skrzynek, to po prostu w to nie uwierzę, że będę musiał wydać gemy na Nani. No nie uwierzę wtedy, naprawdę, nie uwierzę w to. No otwieraj się, no proszę cię, no. No proszę cię, z darmowej nie polecisz? No bądź kumpel. Ile? No gold się tylko sypie, przecież z tych skrzynek bym miał tyle punktów mocy do tego zadymiarza, no. No poleć. No poleć, proszę cię. No nie jesteś jakoś tam super rzadki, jesteś epikiem, tak? Dawaj, 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 dawaj. Legendą nie jesteś, wyskakuj ze skrzynki. O nie no. Bonus dopiero pierwszy. No to są chyba jakieś oszukane te skrzynki. Supercell chyba tutaj coś mnie, wiecie, bambuko robi. Bo co, bo sobie wyboostowałem przed update'em, tak? I teraz te skrzynki są nic nie warte, tak? Takie macie podejście.
do najlepszego gracza, tak? Oczywiście Kappa z tym najlepszym graczem. Maciek, nie teraz, nie teraz, byczku. Nie no, to jest największy opening chyba ostatniego czasu na moim kanale. No, tyle skrzynek otworzyć i nic. Bonus. 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 BGC. Bonus. No ile? 28 skrzynek tylko zostało. No proszę cię. Proszę cię, no. Wyskakuj. Wyskakuj. Nie no, muszę chyba zmienić ton. Już! Wyskakuj ze skrzynki. Koniec. Koniec pajacowania. Wyskakujemy, tak? Widzowie czekają, ja też się już nie mogę doczekać. No halo. 18 skrzynek left, no. Nie no, to jest po prostu jakaś porażka. To jest po prostu jakaś porażka. No proszę cię, no bonus. 9 skrzynek. 8. 7. 6. 5. 4, nie będzie. 4. 3. 2. 1. Powiem wam tak, że no jestem super zadowolony. O Jezu, jaki ten opening był maśniutki. Co za chamstwo w państwie, no nie mam pytań. I co, teraz muszę kupić Nani za 209 gemów, rozumiecie? To 209 gemów. Ale dobra, zwracam honor, ponieważ patrzcie co się dzieje. 209 gemów, a mam 195. No dobra, ale co z tego, jak mi gemy nie polecą? Co? Budowlaniec Jackie będzie w grze? O kurczę, nowość jakaś, super. Dobra, dokupmy sobie tylko 30 gemów. A wy zostawcie łapeczkę za to, że nie mam szczęścia. Bo ja wiem, dlaczego nie wypadł zadymiarz. Bo nie zostawiłeś łapki. Sprawdź teraz, jeżeli jest siwa łapka pod tym filmem, to jest twoja wina. No i koniec. I kupujemy Nani. Juhu, nowy zadymiarz odblokowany. Epicki 6 na 6, gościu. Normalnie z tych, ze darmowej skrzynki poleciał. Nani kocha swoich przyjaciół, czuwa nad nimi cały czas. Zagrożenia likwiduje kątowym ostrzałem. A jej super atak odpowiada wybuchowy przyjaciel Pip. Za super atak, dobra. Pozdrawiamy Pipa. Lil Pipa, okej, okay, od razu. Wchodzimy jeszcze w karnet zadymiarski. 500 punktów mocy ładujemy od razu w naszą Nani. No i który będzie poziom już? Dostępny? No, za chwileczkę się dowiemy, za chwileczkę wszystkiego się dowiemy. Gdzie jest moja Nani? Chodź tutaj w końcu. Moja upragniona postać. To jest, mówię wam, że to jest moja upragniona postać w tej grze. Upgrade'ujemy sobie na nie oczywiście troszeczkę, żeby była mocniejsza. Wow. No i dobra, no i pięknie. Siódmy poziom na Nani. Moi kochani, wybieramy zadymiarza. Od razu solo lecimy z tematem. No kurczę, w końcu. Po co ja otwierałem te wszystkie skrzynki, no? Ojejku. No jestem mega ciekawy, jak się tą postacią gra. Lecimy z tematem. Okej. Okay. Farel, pierwsze wrażenia, grom Nani. Okej, okay. Aha, tak się tym strzela. Powiem wam, że no... Trzeba ją wyczuć tą postać pierw, okej. Okay. Ojeju. Ojeju. Dobra, poczekajcie chwilkę. Muszę się skupić, żeby nie paść na pierwszej kierce. Raz, dwa. Dobra, mamy. Mamy to. O kurde, Jackie. Zasięg dosyć daleki. Leć, Pip. Dobra. Pip jak zlikwidował Jackie, widzieliście to? Kolejny Pip. Aha, ja nim steruję. Patrzcie, ganie Rauza. Nie no, coś pięknego. Tylko bym zginął przez burzę. Aha. Dobra, trzeba w dobrym miejscu się zakampić. Dobra, jeżeli macie jakiś pomysł na challenge związany z Nani, też napiszcie w komentarzu. Ja z pewnością jakiś challenge tutaj w tym Brawl Stars dla was nagram. Jak nie, jak tak. Dobra, patrzcie. Można to robić pod kątem. Dobra, leci Pip na ciebie, chłopie. Bomba. Okej, czyli jeden strzał może lecieć za ścianę, jakby. Patrzcie na to. O kurde, ból na szóstym. Moje kuby. Dobra, mam 5 kubów, więc jest okej. Chodzi mi o to, że zobaczcie, za ścianę mogę strzelać. Dobra, 3 wiązki. O kurde, ten jednak... Ta Nani jednak nie jest super szybka. Dobrze, ten poziom jest mega niski. Jeszcze ta Rosa naprawdę została tutaj ze mną na polu bitwy. Okej. I dosyć długo ta amunicja się ładuje. Stajemy sobie tutaj w krzakach. Wystrzelmy Pipa w tą stronę. I Pip szuka. Szukamy Rosy. Jest i Rosa. Ale to się ciężko tym steruje. Wow, ale chyba jest bug.
chyba dalej jest bóg w grze, który odpycha tą nani. Zaraz zobaczymy, ja chcę Rose pokonać właśnie pipem. Pip, pip. O, będziemy tak robić, pip, pip. Jeszcze jeden strzał. No, oj, 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 chodź tutaj. Nie, no ta Rose jakaś jest omkła, serio. 4600 na blisko bije, no to spoko dosyć. Nie no, jeszcze mnie zabije ta Rose, serio? Rose nie zabije mnie. Dobra, leci pip. Nie, jestem najgorszy w sterowaniu pipem. Aha, dobra, tu ładnego hita dostała. Tylko że wiecie co, moi kochani, no jest taki przypał malutki, ponieważ bardzo ciężko się tym steruje. Nie sądziłem, że aż tak ciężko. Na tak małej strefie nie jesteśmy nawet w stanie ominąć tego filaru na środku. No dobra, zobaczymy. Zagrajmy jeszcze raz, bo ja chcę jeszcze raz zagrać tą wspaniałą postacią. Dobrze, dobrze, moi drodzy państwo. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj jedną skrzyneczkę. Wiem, co bym sprawdził. Zagrałbym w następnym odcinku na przykład duo z JJ-ką sobie kulturalnie i ja bym wziął Gale'a z trampoliną, a JJ-ka by wzięła Nani z Pipem. I wyobraźcie sobie, co to by było, jakby ten Pip wyskoczył na trampolinę. To było ciekawe doświadczenie z pewnością. Dobra, dobra, Rose'a, Rose'a. No, obiła mocno. Obiła mocno, powiem szczerze. Ta Ems dostanie, dostała raz. Dostanie dwa. I ta Rose'a kradnie to wszystko, kradnie to wszystko. O nie, nie, nie. Pip, lecisz. Tam tarararam, tam tarararam. Nie, niedźwiedź nity, mnie goni, uciekam. Jeju. O mały włos. Rico, no nie wierzę. Nie trafiłem totalnie w postać? Czy wy to widzieliście? Ominęło... Rico był po środku mojego ataku i w ogóle nie odostał obrażeń. Co? Nie no, ta postać jest dla osób, które mają skilla, serio. Najlepiej celować tym kółkiem, wiecie? A tak trafię? Nie, nie trafię tak. Dobra, bomba. Pip, tam tarararam, tam tarararam, bom. No okej. Kolejny meczek z nami, wygrana. Ja jestem generalnie zadowolony. Zagrajmy może teraz jakieś duo. A cóż to za piękny ekran, nowy zadymiarz Nani wkracza do akcji, okej. Dzięki ślicznie, zagrajmy sobie teraz duo z randomikiem, moi drodzy. Zobaczymy, kogo nam dobierze. Już się teraz tak zastanawiam w międzyczasie, jaki... Patrzcie, dwa Nani, no nie wierzę. Dwa Nani na mapie. Elo, elo, wariaci, przecież będziemy się ścigali tymi samochodzikami. Dobra, teraz tak się zastanawiam, jaki tutaj troll by zrobić na przykład Nani. Gdzieś się schować, na przykład wygraj grę, używając tylko i wyłącznie pipa, nie? Nie zabijaj graczy normalnie, tylko używając pipa, nie! Ginę! Żyję! Co? Czemu dałem autoatak? Powinienem ten autoatak wejść w tego Daryla. Dobra, bomba. A, tak trzeba zrobić, bomba. Tam parararam, pam parararam, bum! Ej, to jest coś pięknego. Nie, ten pip jest kozakiem dla mnie. Łooo! To jest... Dostał... Pip, lecisz! Bum! Bul! Bomba! Coś pięknego, zobaczcie co się dzieje. Cały czas trzymamy te postacie na dystans. Wow! Także moi kochani, tak wygląda nowa zadymiara. Powiem wam, że jest bardzo fajna, tylko po pierwsze, ciężko się z niej strzela, polecam celować tym kółeczkiem, który znajduje się na końcu celownika. Pipem dosyć ciężko się jeździ, ale pewnie da się przyzwyczaić. Mam nadzieję, że za chwilę wszyscy z was odblokują nowego zadymiarza i będziecie mogli czerpać przyjemność właśnie z grania z nową postacią. Ja już się z wami żegnam, tutaj macie kolejny film, który musicie koniecznie obejrzeć. 20 000 łapek i nagrywamy trollowanie graczy przy pomocy Nani. Trzymajcie się, cześć!